metropoliabydgoska.pl. Jak te pierwsze tygodnie przygotowań do nowego sezonu przebiegają? No spokojnie. Czekamy na odpowiednie warunki pogodowe i wszystko jest pod kontrolą, więc mamy trochę czasu. Tutaj integrujemy się na obozie w Żninie, więc na pewno jest pozytywnie. W tych poprzednich tygodniach udało Ci się zrealizować wszystko, co sobie zakładałeś na ten czas? Tak, na ten moment tak. Jestem zadowolony z tego, jak przebiegła zima i ten okres przygotowań. Teraz skupiamy się na pierwszych jazdach. Mam nadzieję, że też pojedziemy jak najwięcej przed pierwszymi sparingami, przed pierwszym meczem ligowym i też wszystko spełnimy tak jak chcemy. Tydzień do kryterium asów, ale bodajże 4 tygodnie do startu rozgrywek ligowych. Taka jednak przerwa, rozległość wpływa jakoś na Wasze przygotowania? Znaczy no, ten termin kryterium asów jest dosyć wczesny, ale myślę, że wszystko będzie ok. Pojeździmy przed nim trochę treningów. Po kryterium asów mamy zaplanowane sparingi, treningi, więc tej przerwy aż takiej dużej nie będzie. Braku jazdy i nie ma co o tym mówić, ale myślę, że do ligi będziemy już w 100% przygotowani, a to jest najważniejsze. Metropolia Bydgoska.pl